Dzieciak kontra kot. Sowiego jeziora. Z tego, co pamiętam, jesteś córką. Ale ja też chcę iść. Mili, to tradycja. Jako dziecko wygrałem je z moim tatą. A teraz ja wygram je z moim. Pewnie, synu. Nie martw się, skarbie. Stara pani Manson się tobą zaopiekuje. Pani Manson? Zgoda, na razie. A, łatwo poszło. Nawet zbyt łatwo. Jedna przynęta nam wypadła. Gotowy? Puchar mamy już w kieszeni. No to w drogę! Ale będzie zabawa! Może uda nam się zobaczyć Bongo Boingo? Bongo Boingo? Według starej legendy to wielki potwór, który mieszka na dnie Sowiego Jeziora. Niestety nikt go nie widział. Patrz, jaka kałuża. Założysz się, że chlapnie nam aż na dach? Juhu! Od kiedy moje auto wydaje takie dźwięki? Ile kałuż! Oj, chyba za daleko cofnąłem. Cóż, nic się nie stało. Czekaj! Uścisk wędkarza! Wędkarze mają swój uścisk? To łatwe! Zagnij palec, chwyci za kciuk, złapmy rybek parę sztuk! Witaj, Bert! Wpadłeś zobaczyć, jak z Denisem wygrywam zawody? Henry, nawet najdroższe gadżety świata nie pomogą ci wygrać! No i po naszej zabawie. Co? Oni nie odpuszczą. Po dzisiejszych zawodach nazwisko Berton Burger pojawi się na pucharze po raz kolejny. Pewnie, że tak, tatusiu. Mili Berton Burger. Mili? Stara pani Manson? Pani Manson, to zawody wędkarskie ojców i synów. Sugerujesz, że jesteśmy za słabe, żeby konkurować z takimi słabeuszami jak wy? Nie. Tak myślałam. Uwaga! 54. zawody wędkarskie ojców i synów na Sowim Jeziorze zaraz się zaczną. Idziemy, mili. Pora im pokazać, jak wygląda prawdziwe wędkarstwo. Dokładnie, pani Manson. Gotowy, kup? Jasne. Chodźmy na ryby! Wiesz, mili, kiedy byłam w twoim wieku, przychodziłam tutaj z wędką, żeby złapać Bongo Boingo. Bongo co takiego? To straszny potwór z Sowiego Jeziora. Ponad 200 kilo obślizgłego cielska. Masz rację, tato. Zdrzemnij się, a my powędkujemy. Właśnie, tato, zdrzemnij się. Kup nie wstydź nas. Nasz tato omija jezioro z daleka. Boi się Bongo Boingo, ale my nie. Właśnie, i uwiecznimy go na filmie. Potem sprzedamy film za grubą kasę i będziemy bogaci. Wybacz, tato! Słowo nie wsypie was. Masz wszystko? Tak jest, kapitanie! No to w drogę! Wędkarze na miejsca!
Gotowi? Bongo Boingo czai się gdzieś w tej wodzie i się na nas gapi. Czai się tam po raz ostatni, prawda, tato? A? Tato, świetny pomysł. Popływaj i zobacz, gdzie ukrywają się ryby. Wkrótce wygramy, wkrótce wygramy. Mój nowiusieńki mikrofalowy sonar rybny zapewni nam zwycięstwo. Mikrofalowy? Myślisz, że mikrofalówką łatwiej łapie się ryby niż wędką? Wybacz, tato, ale żart był dobry. Wyśmienici wędkarze myślą jak ryba. Zaraz ci pokażę. Pływam, jestem głodna. Coś bym przekąsiła. Pomyślmy. Jętka, jętka, obrotówka, ośmiorniczka. O, to jest fajne. Niedzielni kierowcy! Poniedziałkowi i wtorkowi kierowcy też! Próbuję! Próbuję! O, co się stało, Henry? Zaplątałeś się? Tato, pomożesz mi? Ale numer! Zaraz ci pomogę. Założę się, że to Bongo Boingo pociągnął za wszystkie żyłki. Potwory znają pełno takich sztuczek. Prawie go mam! O nie! Co on tam robi? To nie wróży nic dobrego. To go zatrzyma. Masz jeszcze picie? Jasne, tato. Proszę. Torpedujesz? Czy to było coś dużego i śliskiego jak na przykład Bongo Boingo? Bongo Boingo? Byłam wtedy jeszcze małą, piegowatą dziewczynką zdaną jedynie na siebie, na łódkę i sprzęt wędkarski. A! I podwieczorek ciasteczka z marmoladą. Dopada mnie panika. No i głód. Bongo Boingo wyskoczył z wody, zjadł moje ciasteczka i całą resztę. Super! A potem spojrzał na mnie, jakbym była największym ciasteczkiem na świecie. Chyba już do końca życia nie tknę ciasteczek. Czas wytoczyć ciężką artylerię. Mili, trzymaj włóczkę. Nie ma problemu. Bongo Boingo to zwykły mi. Wypomnę ci to, gdy przypłynie po twoje ciasteczka. O, Rety, pamiętaj, zjednocz się z wędką. Wyobraź sobie, że jest częścią ciebie, tak jak listek jest częścią wierzbowej gałązki. Ruchy, zwijaj żyłkę, jakby to miał być koniec świata! A co z wierzbową gałązką? Zapomnij o niej, daj z siebie wszystko! Już gotowe. Co to jest? To jest szal, a przede wszystkim mocna sieć rybacka. Ha!
Zwycięzcami tegorocznych zawodów ojców i synów, ojców, synów, a także starszych pan i dziewczynek są Manson i Berton Burger! Oj, przynajmniej nasze nazwisko powróciło na puchar. Pan kot?